Zanim poszukamy jeszcze agenta, to może weźmiemy questy z tablicy. Może coś ciekawego. Poszukiwany Mikkel, weźmy sobie to. Brat mój urodzony, Mikkel, zaginął. Kto go odnajdzie i całego przeprowadzi, lub chociaż dowie się, jaki los go spotkał, temu Koron nie pożałuję. Aj, dobre słowo baronowi na jego temat szepnę. Jakiś związek z baronem, to warto się do tego questa przykleić. Zaginiony brat. Zadanie z czachą, czyli nie ma opcji, żebyśmy je wzięli. Poziom 33, dziękuję bardzo. Na razie podziękuję. Wróćmy do Nilfgaardzkiego łącznika. Szukajmy agenta. Tutaj mam questy na poziom 10, 16, 30. Także to sobie na razie musimy wszystko darować. Co za goście? Czekajcie, jak to był quick save? To są ludzie barona. Zaraz się im przyjrzymy, tylko najpierw sobie znajdę, pod którym klawiszem jest quick save, gdyby coś poszło nie tak. F5. O, właśnie. Hello. Boż, kuźwa. No co ty, fajkę wziąłem, ludzie, co was zrobi? Nie tak. Czy mam z nimi jakieś szanse? Czekajcie, zerknijmy jeszcze w ekwipunek. Co dają mi te eliksiry? Zatrucie eliksirami zwiększa siłę ataku. To mnie nie interesuje. Regeneruje wytrzymałość w walce. To ewentualnie mógłbym zażyć. Może ich pokonam jakoś delikatnie. Tu już jednego mamy martwego. Trzeba uważać, bo co by nie było, to level mają wyższy niż jała. To są ludzie barona, to też ciekawe, czy to będzie miało jakieś konsekwencje, że ich tutaj pobije. O, skłonięc, jak mi sieknął. Proszę, chociaż trochę gadżetów od nich wyszarpę. Mam nadzieję, że baron nie będzie z tego tytułu bardzo płakał. Oni tu zresztą chyba kogoś załatwili, jakiś, jacyś, znaczy tak to wygląda, jakiś cywilów.
Także podejrzewam, że nic dobrego tutaj nie miało miejsca. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. Coś się tutaj stało dziwnego. Tu jacyś wrogowie są. Chyba znalazłem agenta. Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim, ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Ten chyba w wyniku tych wydarzeń po prostu
postradał zmysły. Zregenerujmy delikatnie siłę. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Jak się instaluje pochodnie? Kupiłem sobie pochodnie, mam ją. Gdzie mam ją? W kieszeni schować? Chciałem tę pochodnię wyjąć, ale nie mogę. Nie umiem, nie mogę. Nie chcę znaku używać. Aha, dobra, wiem w którym. Scrollam chyba, tak? Tak jest. Córka krwawego barona zaginęła. Ciekawe. Sekrety w sekreta. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska pod Gaję. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Okej, czy coś jeszcze tu jest? Trochę kasy. Dobrze, na barana to chyba jeszcze jest za wcześnie.
Krwawy baron, poziom 6. Nie, to jest okej. Okay. Polowanie na czarownicę. Znajdź mi wiedźmę na własną rękę lub wypytaj o nią mieszkańców. Poszukajmy zatem wiedźmy. Teraz mi się płotka spłoszy. Tutaj też widzę ludzie barona, ale nic do mnie nie mają, więc informacja chyba nie doszła o tym, że wycięłem ich tam w tym lesie. Bandyci. Nie wiem, czy walka na wierzchowcach to w ogóle ma jakikolwiek sens, bo nie za bardzo mi to idzie. Dobra, zostawiamy ich. Możemy tak, zapytać o wiedźmę mieszkańców albo znaleźć ją na własną rękę. Nie wiem, co to znaczy. Czy chodzi o to, że możemy w jakiś sposób odszukać jej ślady? Chyba nie. Dała ci czarownica ten lubczyk na usiedlenie, chłop. Cichaj, ktoś idzie. I dała ci czarownica. Tu są jakieś plotkarki, można ich podsłuchać. No dała i nawet mi drogo policzyła. To może i ja bym poszła, jak tam trafić? Przy wiosce jest mały staw i ścieżka. Pójdziesz nią aż do samego kamienia. Obejdziesz kamień i skręcisz w prawo ze ścieżki, las, potem prosto. Jak miniesz w lesie wrzucony wózek, to będzie znak, że dobrze idziesz. Proszę bardzo. Wygląda na to, że jednak trafię do tej czarownicy. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Tam jest. Przede mną widzę go. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu.
Wóz, czyli chata wiedźmy, jest gdzieś w pobliżu. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy ekwipunek, bo trochę gratów nabrałem. Może można byłoby coś zmienić. Co tu się dzieje w ogóle? Pani pomoże. Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta, jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Pani dzisiaj niełaskawa. Trzeba przyjść jutro. Nie dajcie na grubo się zemścić. Dokładnie. Idź tam. Chłopa jej trzeba. O, chłopa jej trzeba. Właśnie, otóż to. Poszli. Jest tu ktoś? Chciałem tylko podnieść, nie niszczyć. Zaraz, gdzie ona jest? Zdobyłem jakiś przepis. No i gdzie ona się podziała? Czarci krąg nakreślony kredą. Nic tutaj nie widzę w tej spiżarni. Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. To tylko zwykła świeca. Zwykłe maści. Nic specjalnego. O kurka, coś przeoczyłem. Takich cacek nie widuje się w Berlin. Silną aurę. To artefakt, albo... A więc tutaj zniknęła. Jakiś portal. Okej, zobaczymy. Jeszcze tu jakaś recepta jedna jest. Nie, list. No, no. Ładnie tu. Zastanawiałam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Witaj, Wiedźminie. Tu masz plamkę. Gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie. Mam sprawę. Odwróć się i poczekaj. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi.
Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Mogę skłamać? Nie. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Podobno weszła w zatarg z miejscową czarownicą. Ktoś naopowiadał ci bajek. Tutejsze dziewuchy nie ośmieliłyby się ze mną zadzierać. Ona nie była stąd. Coś kręcisz, Geralt. Jeśli mam ci pomóc, powiedz mi, o co ci chodzi. Kogo szukasz? Chodzi o Ciri. Ciri? No tak. Teraz rozumiem, skąd te tajemnicze miny. I mówisz, że miała jakiś problem z czarownicą? Czyli jej nie widziałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopkę. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopa jaj? Trzy kurczaki? Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już ci nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa, niż cię zapamiętałem. A przecież kontakt z naturą powinien cię wyciszyć, uspokoić. Natura śmierdzi. Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gary. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. Poza tym ja też chcę zobaczyć się z Ciri. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Nie mogę ruszać od razu. W takim razie spotkajmy się na miejscu. Będę czekała na ciebie przy wejściu do jaskini na północ od wsi Podgarie. Okej. Zaraz tam się z nią spotkamy. Pójdziemy tam jak najbardziej. Nowe zadania. Chciałbym tylko jeszcze przejrzeć ekwipunek. Trochę gratów zdobyłem. Mógłbym się trochę przebrać. Nic wyszukanego specjalnie, ale zawsze do przodu. Dobra, tu już zakończymy ten odcinek. Niestety w tym odcinku niewiele namieszaliśmy. Niewiele złych wyborów.